Książki są świetnym sposobem nie tylko na poszerzenie naszej wiedzy i horyzontów, ale również zagłębienie się w wiele wspaniałych historii. Dzięki nim możemy przenieść się do innego świata. Są jednak takie dzieła, których za wszelką cenę powinniśmy unikać. Czy słyszeliście kiedyś o książce, która może nas zabić, gdy przeczytamy jej fragmenty na głos? W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka zakazanych, niezwykle niebezpiecznych książek. Zapraszam do oglądania. Księga Sojgi. Księga Sojgi znana jest również jako księga, która zabija. Jest to XVI-wieczna łacińska księga poświęcona magii, która była przez wieki uznawana za zaginioną. Było tak, dopóki w Bibliotece Brytyjskiej w 1990 roku nie znaleziono dwóch jej rękopisów. To, co w tej książce jest szczególne, to fakt, że została ona napisana zakodowanymi literami. Jeden ze znalezionych rękopisów był własnością znanego uczonego Johna Dee. Mężczyzna ten poświęcił większość swojego życia na próby rozszyfrowania Księgi Sojgi, a historia mówi, że był tak sfrustrowany, że wezwał anioła, aby ten pomógł mu ją odczytać i poznać jej sekrety. Wezwał anioła Uriela, który powiedział mu, że księga powstała w czasach, gdy Adam opuścił rajski ogród. Podobno jedynym bytem, który jest w stanie ją rozszyfrować, jest Archanioł Michał. Do dziś tak naprawdę nie wiemy, co jest w niej zapisane. Jeśli sami chcielibyście podjąć próby rozszyfrowania zapisów, to musicie uważać. Według legendy, każdemu, komu się to uda, jest pisana śmierć w przeciągu 2,5 roku. Piekło Tomino. Piekło Tomino to japoński wiersz, który pierwszy raz szerzej pojawił się w książce zatytułowanej Serce jest jak toczący się kamień, która została wydana w 1998 roku. Wiersz oryginalnie został napisany w 1919 roku. Opowiada on o młodym chłopcu imieniem Tomino, który opłakuje śmierć swojej rodziny. Słowa tego dzieła są podobno ucieleśnieniem czystego cierpienia, które przybrało formę klątwy. Mówi się, że powinno się je czytać tylko w swojej głowie i nigdy na głos, ponieważ ktokolwiek to przeczyta, umrze, a jego dusza zostanie na zawsze potępiona i wysłana do piekła. Podobno, gdy rodzice małego Tomino dowiedzieli się, że napisał on ten wiersz, zamknęli go w ciemnej piwnicy. Dziecku odmawiano pożywienia aż do śmierci, spowodowanej przez zapalenie oskrzeli, na które zachorował przez zimno i wilgoć w piwnicy. Necronomicon. Necronomicon znany jest pod wieloma różnymi nazwami. Niektórzy nazywają go przykładowo Księgą Imion Zmarłych lub Księgą Praw Zmarłych. Według legend zawiera on informacje o tym, jak wskrzeszać zmarłych i uważa się, że doprowadził on autora do szaleństwa. Mówi się, że Necronomicon jest fikcyjną książką, o której pisał autor horrorów H.P. Lovecraft. Czytelnicy byli jednak tak bardzo zainteresowani tym konceptem i odniesieniami do niego w jego powieściach, że ktoś zdecydował się finalnie napisać tę księgę i ją opublikować. Do teraz z łatwością można ją kupić w internecie. Księga zawiera w sobie informacje o zmarłych, jak również zawiera wiele treści, które podobno są niezrozumiałe dla ludzkiego umysłu. H.P. Lovecraft powiedział kiedyś, że wszelkie historie zawarte w książce zostały napisane przez człowieka zwanego szalonym Arabem, Abdullah Al-Hazreda. Podobno też była ona wykonana z ludzkiej skóry. Grimoire. Grimoire to ogólnie rzecz biorąc księga magii należąca do wiedźmy, w której zwykle opisywane są rytuały i instrukcje dotyczące rzucania zaklęć. Większość wiedźm uważała, że grimoire lub księgę cieni powinno się spalić po śmierci wiedźmy, aby zachować ich magiczną tożsamość w tajemnicy. W 2013 roku na internetowej aukcji wystawiono na sprzedaż kolekcję nieznanych grimoirów, które finalnie sprzedano za $13,865. Książka zawiera odręcznie napisane informacje o zaklęciach, jak przyzywać klątwy, jak przywoływać dobre i złe duchy, jak robić lekarstwa i mikstury, a nawet, co dość dziwne, jak zrobić lakier do włosów. Zarówno kupujący, jak i sprzedający pozostali anonimowi.
Na aukcji wyszczególniono jednak, że książka została zapisana w języku tebańskim, który jest starożytnym alfabetem używanym w Wicca, aby ukryć informacje przed tymi, którzy nie wierzą w czary. Po przetłumaczeniu okazało się, że na początku księgi widnieje przerażające ostrzeżenie i klątwa. Ostrzeżenie brzmiało: dla tego, kto nie zna magii, czytanie tej książki jest zabronione. Nie czytaj dalej, bo sprawiedliwość wymierzy szybką i straszliwą karę. Z pewnością będziesz cierpieć z ręki tego rzemiosła. Historia sieroty. Ta książka została napisana na początku XVII wieku przez pewnego mnicha, który swego czasu złamał swoje święte śluby i przysięgi. Opowiada ona historię młodego chłopca, który w wieku 14 lat opuszcza Hiszpanię, aby poszukać przygód i skarbów w hiszpańskich koloniach. Chłopiec podczas podróży przeżywa wiele przygód, między innymi starcia z piratami. Bohater historii staje się bardziej żołnierzem niż mnichem. Na końcu zostaje jednak arcybiskupem. Dziwną rzeczą w tej książce jest to, że przez kilkaset lat ludzie nie byli w stanie jej przetłumaczyć. Została ona opublikowana dopiero ponad 400 lat później, w 2018 roku. Każdego, kto kiedykolwiek był związany z tym dziełem, spotkał tragiczny los z powodu niewyjaśnionych chorób lub wypadków. Doprowadziło to do przekonania, że książka ta jest przeklęta. Na szczęście osoba, której udało się ją w końcu przetłumaczyć i opublikować, wciąż żyje i ma się dobrze. Wielki Grimoire. Wielki Grimoire, czasem nazywany Czerwonym Smokiem lub Ewangelią Szatana, to starożytna księga, która jej posiadaczowi potrafi zapewnić niesamowitą moc. Moc ta ma jednak swoją cenę. Książka została napisana przez Aureusa Afibisa, który, jak sam twierdził, był opętany przez samego diabła. Oryginalny rękopis jest uważany za jedną z najmroczniejszych ksiąg okultystycznych w historii. Księga jest tak niebezpieczna, że pozostaje zamknięta w tajnych podziemiach Watykanu. Niewiele wiadomo o tym tekście, poza tym, że został napisany w 1512 roku i opublikowano jego różne wersje. Wiadomo też, że zawiera informacje o tym, jak przyzywać demony. Niestety, według legend, każdy, kto ją przeczyta, tym samym oddaje swoją duszę diabłu. Księga Świętej Magii. Księga Świętej Magii Abramelina Maga to 15-wieczny rękopis, który został przetłumaczony na język angielski w 1900 roku i od dawna uważany jest za przeklęty. Tekst miał być napisany przez Abrahama z Würzburga po tym, jak ten udał się na wyprawę do Egiptu, gdzie spotkał maga o imieniu Abramelin, który nauczył go tajemnej metody magii. Zawiera on rytuały, takie jak wskrzeszenie zmarłych, pozyskiwanie bogactwa, przyzywanie duchów, stawanie się niewidzialnym, rozpętywanie burz, a nawet zdobywanie umiejętności podróżowania w powietrzu i po wodzie. Abraham wierzył, że każda osoba ma w sobie swojego własnego, unikalnego demona. W swojej książce uczy, jak go przyzywać i kontrolować, aby pozyskać nadnaturalne moce. Wszystkie zdobyte w ten sposób umiejętności mają jednak swoją cenę. Uważa się, że każdy, kto posiada tę księgę i korzysta z jej mądrości, będzie do końca życia nawiedzany przez duchy, które będą przynosić nieszczęście i ostatecznie powodować przedwczesną śmierć. Kodeks Gigas. W 1648 roku, po 30-letniej wojnie, wojska szwedzkie splądrowały Pragę. Zabrały stamtąd wiele skarbów. Wśród łupów znajdowała się księga znana jako Kodeks Gigas, którą obecnie określa się jako Biblię Diabła. Księga została napisana przez mnicha, który w pewnym momencie w XII wieku złamał swoje śluby. Za karę został skazany na śmierć. Umieszczono go w pokoju z zamurowanymi drzwiami, aby powoli umierał z głodu. Podczas oczekiwania na swój koniec mnich postanowił napisać księgę, w której zawarł wszystkie demoniczne praktyki, na jakie się natknął w czasie swojego życia. Ostatniej nocy, tuż przed swoją śmiercią, nadal miał jeszcze wiele do napisania, więc wezwał diabła i poprosił go, aby ten dokończył ją w zamian za jego duszę. Na tym kończymy ten odcinek.
Nie zapomnijcie podzielić się nim ze znajomymi i napisać w komentarzu, co myślicie o tych tajemniczych książkach. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo.